Jak przejść od marzenia do realizacji pomysłu, do konkretnej marki? Podpowie nam Piotr Szlązak od marki Kawiarz. Na początku musi być produkt. To musi być dobry, solidny produkt, który na pewno będzie pasował naszym klientom. W naszym przypadku jest to kawa z lokalnej palarni świeżo palona. Już mam dobry produkt, jestem pewien, że mam co ludziom dać, pokazać. To co dalej? Musimy się wyróżnić od konkurencji, dlatego my stosujemy kolory biało-czarne. Także we wszystkich innych kawach widzimy na przykład zdjęcia ziaren. W naszym przypadku są to ręcznie rysowane czarno-białe grafiki. Czyli muszę mieć taki swój własny odcisk palca, który mnie wyróżni od wszystkich innych? Właśnie swój własny system identyfikacji wizualnej. I ten system identyfikacji wizualnej trzeba. Konsekwentnie stosować. Musimy go mieć wszędzie tam, gdzie chcemy pokazać naszą markę. Czyli czy to już był trzeci element, że wszędzie to musi być widoczne? Wszędzie tam, gdzie są nasi klienci i wszędzie tam, gdzie jest nasz produkt. Czy to wystarczy, żeby mieć własną markę? Na pewno trzeba jeszcze zweryfikować model biznesowy i pytać się klientów, czy faktycznie ten produkt jest dla nich odpowiedni. Czyli reasumując, jeżeli się dobrze zrozumiałem, żeby wypromować, stworzyć własną markę, potrzebuję w ogóle mieć na czym budować, czy mieć jakieś, jakąś wartość, jakiś produkt, mieć coś, co mnie wyróżnia i konsekwentnie sprawdzać model biznesowy z moimi odbiorcami. Doskonale to powiedziałeś. Super, dzięki.